Gminy wciąż czekają na środki z Krajowego Planu Odbudowy, dzięki którym mogłyby rozpocząć planowane inwestycje. Przedstawiciele urzędów szukają źródeł dochodów własnych, a okazuje się, że całkiem solidnym zastrzykiem gotówki mogą być podatki i opłaty lokalne, w tym te od przedsiębiorców. To są dochody na poziomie około 200 milionów złotych i różnego rodzaju niespodzianki. Mamy również takie ustawowe, proszę sobie wyobrazić na przykład, że poprzez jakieś niedoróbki legislacyjne pojawiła się luka w przepisach podatkowych. Chodzi o to, że na działce, która może mieć na przykład kilkanaście hektarów, wystarczyło, żeby na niewielkim odcinku był tor kolejowy, to cała działka była zwolniona z podatku od nieruchomości. Gospodarze miast wskazują, że egzekwowanie podatku od nieruchomości w przypadku przedsiębiorców jest trudne, a Najwyższa Izba Kontroli w 2022 roku prześwietliła realizację dochodów własnych gmin w części województw. Raport kontrolny wykazał, że opłaty lokalne, jak i podatki nie zawsze były pobierane w sposób prawidłowy. W konsekwencji NIK zadecydował, że kontroli poddane zostaną kolejne województwa, w tym śląskie. Nie w pełni prawidłowo ustalano i pobierano podatki i opłaty lokalne. We wszystkich gminach wystąpiły też liczne nieprawidłowości w dochodzeniu zaległości z tego tytułu. Ustaliliśmy też szereg nieprawidłowości w udzielaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Wystąpiły nieprawidłowości polegające głównie na braku lub nierzetelnej weryfikacji danych zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez podatników. Nieprawidłowości, na jakie wskazują gminy, są najczęściej powodem do przeprowadzenia kontroli w terenie. W przypadku osób prawnych najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością jest zaniżanie podstawy opodatkowania, na przykład w związku z niezgłaszaniem budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych. W konsekwencji ustala się właściwą podstawę opodatkowania, a to może spowodować naliczenie podatku za lata, w których wykazano nieprawidłowości. Takie kontrole mają jednak swoje ograniczenia. Następna kontrola u danego przedsiębiorcy zgodnie z przepisami może się odbyć w roku kolejnym po danej kontroli, ale po pierwsze nie może dotyczyć tej samej nieruchomości, a po drugie nie może dotyczyć tego samego okresu czasu, który był kontrolowany w przypadku tej wcześniejszej kontroli, więc o tym trzeba pamiętać. Te wszystkie kwestie reguluje ustawa o ordynacji podatkowej, ale też ustawa o prawie przedsiębiorców. Jak wskazują eksperci podatkowi, powodem do ponownych kontroli może być typ posiadanego majątku. Są obiekty, co do których sposób opodatkowania jest sporny. W przypadku różnych gmin kontroli dokonuje się w różnych odstępach czasu. Niektóre nieruchomości przedsiębiorców poddawane są kontroli raz na kilka lat, inne rok po roku, czego, jak podkreślają specjaliści, żadne przepisy nie zabraniają. Powodów, dla którego ktoś został wytypowany do kontroli, no może być wiele. Mogą to być informacje, na przykład uzyskane z Wydziału Budownictwa o zakończeniu pewnej inwestycji w związku z tym, że nowy majątek do opodatkowania powinien się pojawić. Może to też wynikać z informacji od notariusza o nabyciu przez dany podmiot majątku, czy też z wewnętrznych działań polegających na przykład na analizie zdjęć satelitarnych i porównaniu skali majątku na mapie versus to, co jest w rzeczywistości opodatkowane. Trzeba też pamiętać, że sama kontrola nie jest niczym złym. Trzeba być po prostu do kontroli przygotowanym, to znaczy trzeba regularnie weryfikować swoje rozliczenia podatkowe, śledzić orzecznictwo, śledzić zmiany przepisów. Raporty NIK z 2022 roku pokazują, że wiele gmin przez lata nie przeprowadziło ani jednej kontroli. To spowodowane jest brakami kadrowymi, bo jak wskazuje prawo, tylko urzędnik może taką kontrolę podjąć. A urzędników posiadających wiedzę i doświadczenie w tym zakresie brakuje. Ułatwieniem mogą być dostępne dziś narzędzia elektroniczne. Możemy sprawdzać mapy, możemy sprawdzać ewidencję gruntów i budynków i na tej podstawie sobie zweryfikować z wnioskiem przedsiębiorcy, jaką powierzchnię zajmuje. Są też te, jak wspomniałem, ortofotomapy, tutaj bardzo łatwo też tą powierzchnię zmierzyć. No i ta metoda tradycyjna, ale wymagająca oczywiście najwięcej czasu, czyli wizyta w terenie. My nie zatrudniamy nikogo z zewnątrz, jak informuje naczelnik Wydziału Podatków, tutaj ordynacja podatkowa zabrania nam zatrudniania firm zewnętrznych. Kontrole, które przeprowadza z kolei NIK, mają zmierzyć do poprawy funkcjonowania systemu podatkowego oraz zwiększenia wpływów z podatków do budżetu gminy. Obecnie na terenie województwa śląskiego są one przeprowadzane m.in. w Tarnowskich Górach, Lublińcu, Myszkowie i Kłobucku. Zakończyć mają się z początkiem czerwca. Okay.